Lecisz. Już? No. Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jakim odcinku? Farming Simulator. Farming Simulator 17. Jest ze mną Kwecu, tak jak zawsze. Siemanko, witam wszystkich serdecznie oraz jest ze mną Ziaras. Siemaneczko, witam. No. Ale jesteś... W tym odcineczku mamy dla was kolejne żniwa, na których powinniśmy się dorobić troszeczkę kasy. A więc tak, abyś zwiedził trochę mapy, ale mówiłeś mi, że grałeś, to weźmiesz sobie traktorki jak chcesz i będziesz sprzedawał zboże, to co skosimy. Dobrze. Ej, coś mnie ciebie ścina, wiesz? To znaczy głos twój mi ścina. A to nie wiem, było wszystko ok. Dalej ścina. No. Mocno. No, tak wiesz, tak kurwa nie wiem. Nie wiem, od czego to jest zależne. Utrata pakietów 0%. No to nie wiem. A teraz było dobrze? O, teraz lepiej. Powiedz coś. Halo, halo? No, teraz lepiej. Dobra, to nie wiem, o co chodzi. I musimy kupić pług. O kurwa. Ponieważ... Nie, musimy jakby glebę odświeżyć, gdyż jest zmęczona już. Tak mi to opisało. Yeah. To ja mam. A tutaj jest do skoszenia dużo. No, trzy pola są. Puść jakiegoś tam frajera. O, jesteśmy na minusie 800 euro, więc trochę ciężko. Jesteś do sprzedania? Jeszcze raz, poczekaj. Rozpocznij napełnianie. Pszenicy mamy. 1000 coś. Tylko pszenicę mamy. No to jedź sprzedać to. I musimy kupić pług. Ja tu będę teraz szybko chodził. Poczekaj, muszę sprawdzić, gdzie to trzeba jechać teraz. To się sprawdza tu. To jest pszenica, tak? To pierwsze jest pszenica, nie? Czy nie? Nie sprawdzę. Chyba tak. Drugie jest chyba jęczmień, z tego co pamiętam. No to muszę jechać do Gold Crest, tak? 661. Gdzie to jest teraz? Pokaż mi, gdzie to jest. Dziewiątka. Aha. Dobra, już wiem, gdzie to jest. Tam jeździłem. Oh yeah. Kurwa, ja mam tutaj, wiecie co? Ja mam tu mikro nad kamerką i nie ten. Nie było mi widać chyba przez jakiś moment. A ty jaki masz mikrofon? Ja mam mikrofon Great Horn. Ile taki kosztuje? Ej, 333 zł. Polecasz? No, słyszysz mnie, nie? No, słyszę. No, ale do tego musisz mieć jeszcze przedwzmacniacz lampowy, wiesz? To jest 200 kosztuje dodatkowo. No to nie, bo to jest studyjny typowo, nie? No, bo tam rapowałeś kiedyś, nie? Haha. Coś i tam było. Nie wiedzą. Mówiłeś kiedyś im, czy nie? Ktoś tam pewnie wie. Ja chyba muszę... Ale jak ściszę, to mi się włączy z powrotem ten. Lipa trochę. Chyba, że... Ale jak tak zrobię, to mi się włączy pulpit znowu. A co się stało? No bo tak słabo ci słyszę, wiesz? O Jezu, kurwa, ale on jest zawrotny, ten ciągnik. A powiedz mi teraz. O, teraz lepiej. Ale nie wiem, ciągle mnie ci ścina, nie wiem, o co chodzi. Tak leciutko, wiesz, tak delikatnie. Ło, człowieku. Ale bokiem już bym poszedł prawie. A teraz powiedz mi, lepiej jest? Lepiej, no. A włóż tak głębiej mikrofon do gardła. Nie da się. W środku jest. Oh yeah. Dobra, wjeżdżam.
że myślałem, że to będzie lepiej sypało, ja już objechałem pole, tylko 30% jest. O. Czekaj, ja tu mam. I teraz tak. Ja tu wjeżdżam. I teraz muszę robić tak, rozładuj. I rozładowuje mi. Już? Dostałeś hajsy? Tak, 1288. Oh yeah. Właśnie nie wiem, czemu ty nie masz pieniędzy. Zawsze było tak, że na pół to było. A może musisz mnie jakoś zrobić partnerem czy coś? Nie wiem. Czekaj, zobaczę. A ja umiem jeszcze jedną rzecz. Patrz, to... Pozakrywam maty na tym. Się naumiałem ostatnio, wiesz? Osobiste konto. O, masz teraz coś? Nie. Nie wiem. Zobaczymy, jak będziesz teraz podawał, nie? Dobrze. Widzę, że poćwiczyłeś to. A ja. Nie wiem, wezmę chyba z kosze coś, co? A co chcesz kosić, jak jeden kombajn jest? Aha. To co ja mam robić? Jedź pode mnie, ja już mam zboże wysypie, jeździć, sprzedać to. I kupisz pług za to, za 14 tysięcy. O kurwa. A gdzie ja jestem? Minąłem z... Czekaj. No dobra, jebny sobie na skróty chyba. A tu koło pola, taka... O, jest. Uj. O Jezu. A mogę... A nie, nie mam, dobra. I co mam wziąć, tu sprzedać? A co chcesz sprzedawać? No nie, mówię, że mam coś sprzedać. Podejdź pode mnie. Gdzie? Ja ci, ja a ci tu? Dam. O. O, to poczekaj. Już ci będę sypał. No spokojnie, to jak z drugiej strony... A jesteś zawalony cały już? Nie, 50% dopiero mam. No to dobra, tak jak będziesz w drugą stronę jechał, to ten. A będziesz jechał tam? Jedziesz w kółko, jeździsz? Tak, tak. Aha, dobra, to zaraz tam podjadę. No i to jest po 1000 coś, nie? To także... To powinno być trochę pieniędzy. O Jezu. Ale on jest zwrotny, wiesz? Nie mogę go czasami opanować. I ogarnąłem, że można ulepszyć nasze traktory i dać im pod takim, jak to nazwać, takie ramiona z przodu. No. I możemy na przykład mieć na to łyżkę, taką koparkę możemy sobie z tego zrobić. Aha, aha. Tylko plantekę musicie, jeżeli da się sypać. Jadę z prędkością 10 km na godzinę. A wiesz, że możesz szybko ten jechać kombajnem? Wiem, wiem, jest taki bug, ale to w misjach. Nie. Nie, ogólnie, no. A, to psuje grę. Ja ci powiem, że jest model taki, nagrywa kurwa i w chuj wiary go ogląda, jak on tak jeździ. Tak, ty też tak mam jeździć? Co? Ty też tak mam jeździć, mówisz? No to kurwa, jak każdy może to korzystać, to czemu nie? Dawaj. Kurwa, ile ty tego tam masz? Już? No. Masz zero? Tak. Dobra, to poczekam aż ten. Skosisz wszystko i... Nie będę jeździł 10 razy, nie? A poczekaj, to mogę, to mogę. Ja wiem co będę robił. Od razu zaoram to, co? Po drodze. Ale właśnie pług trzeba, no nie mam pługu. A to nie mogę tym zrobić? Kultywatorem? Czy no, jak bo wymaga, żeby zaorać teraz to. O Jezu. I jeszcze jeden sprzęt trzeba mieć. O Jezu. To ty jest kultywator, to... tak czy nie? Tak, 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 tak. Kurwa, ja to kliknam E na ten kultywator zamiast... O Jezu. O Jezu, co jest tutaj? Nie mogę przyspieszyć jak na tym glitchu. Za słaby kombaj chyba. O, przyspiesza.
Kurde, nie idzie coś. To było tak, że trzymasz dwa, no nie? No. No i robię ten. Dobra. Idzie jak przecinak. Przerwałem się. O kurwa, co ja zrobiłem? Ale jadę z koksem, kurwa. Człowieku. Jak chcesz, to możesz podjechać pod sklep, tam jest obok takie pole do sprzedaży. Jak wejdziesz taką ikonkę, to jest dodaj takie obiekty, coś takiego. I tam możesz na przykład dać szersze opony i takie bajery, nie? Aha. I tuningować. Spokojnie. Ale jadę z koksem, człowieku. Się naoglądałem, wiesz, trochę też na YouTubach. Łasz mi ścięło, co to jest? No właśnie, też mi. Ale dużo, dużo tego ludzi ogląda, dużo nagrywa też. No. Cały czas duszę to dwa i nic, nie? Nie idzie. To ja nie wiem. O, teraz zobacz, jak zapierdziela. No i zwolniło. To trzeba chyba automat włączyć, nie? Mam automat. Dwójkę naciskam po prostu. Tyk. Dobra, se na spokojnie zrobię. Ty będziesz wbijał 120 poziom na Ziarasie? Tak. A na taki 120 poziom to on ma jak dropić, czy się nie opłaca? Jak wbije... Jak... Powiem ci tak. Drop się nie zmienia od 105 levela, nie? Aha, czyli tak to zrobili. No. No bo tak to by było bez sensu wbijać 120, nie? A na przykład jak ktoś w mieście ma nad głową jedynkę, dwójkę, trójkę, to znaczy, że jest ten top 1, tak? Czy o co chodzi? Nie, nie, to jest jak... Jest ta arena walk, nie? Teraz, co dodali. No to... Właśnie, ale z tym, o tym kto ma więcej punktów przez tydzień uzbieranych, nie? Za tą arenę, to dostaje po prostu coś takiego, nie? Nad głową. I to jest jakaś nagroda za to? No, że masz takie coś, nie? I oni mogą te punkty wymieniać na skrzynie. I z tych skrzyń lecą itemy na wyższy level. Takie te kolce, bransolety, buty. Aha. To znaczy buty nie, ale tylko bransę i biżuteria, nie? Przeważnie. A powiem ci, że ta aktualizacja mi się podoba akurat. Co? Ta aktualizacja mi się akurat podoba. No, to jest dobre, nie? Na przykład te karty z bossami, to nie wiem, po co takie coś jest. Nie wiem, kto to robi. No ale chuj.
Bo to jest tak, że na przykład ubijesz tego bossa tam kilka razy, to potem możesz do niego się teleportować albo sobie zrzucić, tak? Czy jak to wygląda? No, coś w tym stylu, ale nie jestem pewny. A powiedz mi, by tak cicho nie było, interesowałeś się polityką tam w Ameryce? Co robią? Interesowałeś się polityką tam w Ameryce? Czym? Polityką w Ameryce, Nie, mimo... wyjebane mam na nich. Szczerze mówiąc, wiesz? Też jakoś nie śledziłem, ale wszedłem do szkoły, nie? I zaczęli tam ludzie gadać, nie? To jedni mówią, że będzie chciał ten koleś Trump wojny z Rosją. A drudzy mówili, że przyjaciele, że Ameryka i Rosja będą przyjaciółmi, nie? Jo, kurwa. Niech się pozabijają w pizdu tam wszyscy, kurwa. Też robią, kurwa, chuj wie co z czego, a... To zoramy. No. Kurwa, szkoda, że mamy tylko jeden ten. Właśnie Jednego. trzeba kupić pół, bo wtedy będą lepsze plony, nie? Ale tu już ten topole można trzeba zrobić, żeby coś się działo. Wyłącz się. Oh yeah. Tutaj jest wózek widłowy. Co? Czy tutaj jest wózek widłowy? Jakbyście O, ja w kupili. robocie mam. Ja bym ci pokazał, jak się jeździ na wózku widłowym. Jak się te bokiem wjeżdża, kurwa, w te pomiędzy palety. Ale polecasz robotę spoko, czy Moją? nudna? No. No dobra, w chuj jest, człowieku. Jak masz możliwość, to sobie zrób, kurwa, na wózki widłowe ten. Miałem możliwość, nie zrobiłem, kurde, teraz żałuję. Ale to było trochę taki przegięty, kurde, tam... Do 20 szkiel trzeba było zostawać, słuchać jakiś tam pierdół. Kurwa. Ciężko się nim jeździ, kurwa. Bo ty masz teraz Golfa i tą Mazdę, tak? Tak. Czy Forda? Mazda, szóstka. Jak zadowolony z samochodu? No raczej. Podgrzewane fotele. O Teraz kurde! zimno jak chuj dzisiaj było, tej. Masakra. Czyli Normalnie full mróz. Bestia. Mróz jak chuj. Jaki tam ma silnik? W Mazdzie? 2.0 diesel. 140 chyba 3 konie, czy jakoś tak. Marii się ci podoba? No kurwa, stary. Rzeka zadowolona? Wiesz, typowo rodzinny samochód, nie? Bo Golf to kurwa taki na niedzielę, powiedzmy. Ale będziesz coś robić z golfem? Sprzedajesz? Nie, na Coś? razie stoi, ja go nie sprzedam za chuja. Nie, a zgniję mi kurwa na podwórku, a go nie sprzedam. A ile go masz już? Od chuja, jest 4 lata. To jest twój pierwszy samochód? Nie, to jest mój drugi. A jaki Pierwszy miałeś pierwszy? Golfa czwórkę. Taki z aerografem na 18-calowych felach, kurwa. Odjebany. Lubisz sobie tak zrobić samochód? He, lubię mieć. Lubię, jak mój samochód się wyróżnia, wiesz? A Mazdę powiedziałem, że nie tknę, bo to ma być rodzinny samochód. A korciłoby mnie, wiesz? Jakbym kurwa. Żeby tam coś, jakieś alusy konkretne czy coś. Czemu Marcin się zgodzi?
Nie, na pewno przyciemnione szyby będziemy mieli, nie? To muszę sobie zrobić. A to robi, że szybę przyciemniasz, czy naklejka? Nie wiem właśnie, kurwa, muszę sobie poczytać, co jest fajniejsze. Wolałbym, żeby mi to zrobili profesjonalnie, nie? No. Co będziesz tu siał? A co chcesz? Zasiej co chcesz. Ej, ogólnie rzepak bym zasieli, nie? No to cały czas mam tutaj rzepak jak coś. No, bo w chuj hajsu z tego jest, nie? No, dobra. Żeby na początku najlepiej jest, jak się rzepak robi, nie? No, też tak robiłem. Bo jest w chuj hajsu z tego. A co tam teraz ten? Mucisz? Rzepak. Rzepak? I pola rzepaku mamy, no. Tutaj sam rzepak jest? Tak. Tutaj też był rzepak? Tak. No to dobrze, w chuj. Gdzie mam tą dwójkę, ale to czasem tylko zadziała. Ach, chuj tam. No zobaczymy, co to wyjdzie w ogóle. Oh yeah. Nie, mi to nie działa, kurwa. Nie wiem, jak oni to robią. Ale to silnikiem też robisz, czy tylko wizualnie? Ale co? Z samochodami. Wizualnie. Silniki to kurwa wyźle hajsu na to. Trzeba, żeby mieć konkretny samochód, nie? Jeżeli chodzi o sam silnik, to byś musiał z 10 kafli wypierdolić. Za sam silnik, żeby i cały osprzęt do tego, nie? Czaj. Na przykład, wiesz, ja tam zawsze diesla mam, nie? Bo ja tam... No, czemu właśnie? Czemu no, nie wiem. Pierwszy miałem diesel i ci powiem, że lubię diesla, nie? A tak jeździć bardziej po mieście, czy trasy? No, ci powiem, że prawie w ogóle nie jeżdżę, nie? Jak trzeba do miasta jechać, ale to do miasteczka obok, nie? No to wtedy Mazdą pojedziemy, nie? A Suega to mam tak do roboty, nie? Teraz tylko tak zacząłem jeździć przez zimę, bo kurwa musimy na chuj. A tak wiesz, w Mazdzie się szybko nagrzeje wszystko, nie? No czekaj. Podgrzewane fotele i ten, a w Suegu tam nie ma, nie? A tak to... Maździocha dobra jest. No i diesel mało pali, nie? No, ale jak ci turbo wejdzie, albo coś tam... Co? Jak ci turbo siądzie, albo tam wtryski, bo tam... Ale tu wiesz, kurwa. To jest, jak nie dbasz o silnik, to ci się pojebie. Bo tam nie można go grzać na zimnym i tak dalej, nie? No, nie można mu w pizdę dawać na zimnym, o. Znaczy, no, o to chodzi. Nie możesz mu ten... No to wiesz, jak ktoś, kurwa, szanuje, to nie ma opcji, żeby się pojebało. I ten Swag Twin to też jest na diesel. Tak, dieselek. 1.6 w turbo. O kurde. Tam prawie 100 koni mam. Ile nim wcisnąłeś? Najwięcej? 190. Z górki. Bez kitu. Bez kitu, z górki, chuj. Bo w Bydgoszczy jak jechałem, wiesz? O kurwa. Co ja tu odjebałem? Ej, ci powiem, że mało palą te ciągniki tutaj. Ja myślałem, że taki ciągnik to chleje. Czekaj, zobacz, co w obcach jest ustawione. No nie sprawdzałem, jak było od wgrania, to tak, wiesz, zostawiłem. Stantion Samil zgłasza z duże zapotrzebowanie. Na coś tam, kurwa, nie doczytałem. Miałeś tą informację? Zużycie paliwa, domyślne, niskie. Domyślne, jest nam domyślny. Dobra, co? Na wióry. Bo na przykład jak masz, zetniesz drzewo i są takie narzędzia, no, to wiesz. Na przykład możemy kupić sobie popile i siąść na małe kawałeczki, a potem to wrzucać do przyczepy i możemy to sprzedać potem. Do zabawy z tym, jak nie wiem. O kurwa, nie zrobiłem tej ostatniej. Kurwa, wiesz, jak mi się to podoba? Ciekawe, czy w realu by mi się tak podobało, wiesz, zapierdalać cały dzień. Znaczy, ja powiem, czasem lubię tak, no nie? Tylko, że... No wiesz, gra to jest gra, ale ciekawe, czy w realu jest tak fajnie, nie?
Jak ja tam mam ciąg na tej wsi, to on jest stary, nie? Wiesz, siłuje się, żeby skręcić, jak stoi w miejscu i tak dalej, nie? Bo tutaj to jest jak wspomaganie wszystko gitara, nie? Jednym paluszkiem. Ja objadę jeszcze naokoło, zobaczę, czy gdzieś nie jest do poprawki. Weź gdzieś teraz sprzedaj, zobaczymy, czy możesz kupić ten puch. Czekaj. To tylko poprawię, czekaj, poprawię ja tylko. To, co mam. Gdzie, nie gdzie. Jeszcze chyba to, znaczy tu. Kurwa, ominąłem te miejsce. Która jest godzina w ogóle? 19 za 10. Dobra, bo puku rozwala. Kultywator, kurwa. A jak ty mówiłeś, jak się nazywa ten? Na chy? Jak ona ma? Header. Header, header, o. Kurwa, nie wiem, skądś jakieś imię to jest. Kojarzy mi się. Hydra. No z mitologii może, czekaj. Header. Nie wiem. Dobra. Odjebałem swoje. Ile przebiegu tam mam Azdama? 140 tysięcy. Jaki to jest rocznik? 2,7. No to fajnie, no. No, raczej. Mazda ogólnie są fajne. No. Podobają mi się tak samo Audi i Mercedesy. No, Audi, Mercedes i jeszcze BMW, ten, chciałem E46 kupić, ale kurwa takie padła były, że iść do kurwy. A, poczekaj, gdzie ja muszę to jechać zawieźć? Czekaj, zaraz sprawdzę, że jest to taki, takiego kolegę mam, co nagrywa, nazywa się The Mister Zlegalizowany. No. Jakoś tak. No, graliśmy kiedyś GTA, ogólnie, no, spoko mordka. I on ma właśnie E46, nie? Polecam. No, fajne są, nie? Kurwa. Dobra, jadę. Masz... zapełniłeś do końca, nie? Nie. My to coś powoli tutaj idzie. Musimy to ogarnąć, jak to opryskać, jak to zasiać, żeby to jak najwięcej z tego szło, bo coś marnie to idzie, naprawdę marnie. Dodali jakieś nowe rzeczy, nie ogarniam, o co chodzi. Cyk. Cyk. Migacz? Jebs, kurwa. Jedzie coś, co się jedzie. Dobrze, jadę to zawieźć, zobaczymy ile hajsu dostaniemy. O, czekaj, muszę sobie to przestawić trochę, o. Dynda mi jak ten, jak bombka mała. Co? Mikrofon. Ty. Kupujesz Gisa na Expienie? Ja już mam, dawno, na miesiąc. Zawsze kupujesz? Tak. Dobra, poczekaj chwilę, idę sobie po herbatę, a on mi spróbuje dojechać sam. Dobra. Na szybkości. Także drogi widzowie, drodzy widzowie, wiśniemy powolutku cały czas. Zapraszam na live'a Jarasa, żeby wspierać. Cześć. Cześć. Co tam?
A wiesz co, kofę? Czekaj, ja tu muszę gdzieś skręcić, tam na samym końcu. Dobra. I po drodze od razu do sklepu, ale ja mam tutaj te przyczepy, to jak ja mam tu, kurwa? To chyba, że odepniesz, wrócisz, nie wiem, no. I co? Odepniesz, znaczy wrócisz, odepniesz, jedziesz, odepniesz. Zależy, ile zarobimy, nie? Taka, ile to kosztuje najtańszy pół? 15 tysięcy. O, to nie będę miał tyle chyba. Nie obrotowy, obrotowy 15. Oh yeah. Podoba mi się ta grafika, wiesz, tutaj. Taka sobie jest, nie? Jest widać, taka... że to jest gra. O. A nie na siłę zrobiona rally. O kurwa. No. Gdzie ja wjechałem? Wiesz co jeszcze możemy potem nagrać? No. Borderlands, po tej grze, po tej serii. Kojarzysz gierkę? Nie. To jest taki... Czekaj, bo... komiksowa. Bo ja nie wiem, czy wycofam. O chuj. Stary. Dobra, no, ja nie, dam radę. Gdzie on ma? Kurwa. No nie gadaj, że kurwa na torach tutaj jest to. Ja pierdolę. Left CTRL i o kurwa. Ej, tu chyba tylko pociągiem można. No można tu pociągiem jeździć, tak. Ale tu ja zajechałem i chcę to wyrzucić tutaj i stoję na torach, wiesz? O kurde. To nie mogę tak? No wiesz, ja też próbowałem ostatnio. Ej, wyjebało mi się pod ten. O chuj. I co teraz? A gdzieś to się stało? No nic, no chcę to wypierdolić i się nie da. O kurde. Ma mil. A to tylko pociągiem można. Jest pociąg zaznaczony, o żal. I co teraz? A jak załadować na pociąg? A mi się pytasz? A gdzie tu jest pociąg? Gdzie my mamy pociąg w ogóle? Nie mamy pociągu, a jest pociąg. Tej, a gdzie ja tutaj kurwa jestem? Ło. Ło, ale tu jak jadę pociągiem, to na minus robię, kurwa. Jak na minus? No pieniądze zabiera. A? Pieniądze zabiera. Nie. No jak nie? No mi na minusie mi robi tej. 5 na minusie mam już, 6 na minusie. A bo ja puściłem pracownika, to widocznie z twojego hajsu zabiera. Że co? Puściłem pracownika i widocznie z twoich pieniędzy zabiera. Ja nie mam pieniędzy. Ja mam 10 na minusie już. Za twoje jeżdżenie pociągiem, kurwa. To się nie ma w tym. Ja wiem, jak to zrobić. Ty. Dawaj. Tym składem tutaj przyjedź. Do ciebie? Tak. Załaduję na pociąg. I z pociągu. Ej, to ja nie wiem, czy się nie bardziej nie opłaca, kurwa, ten. Dzięki sprzedać, wiesz? Za te Mary's Farm. Nie, do Mary's Farm za 924 euro. A więcej wyjebiesz, kurwa, na tym pociąg niż to warte. Ci mówię. Ale pociąg jest chyba za darmo. Nie, nie jest za darmo. Tak mówi? No, jak jedziesz, to pa, już mam 23 na minusie. A dodatkowo, jak pociągiem jedziesz, to wpierdala.
A gdzie jest Mary's Farm? A weźcie z pociągiem No. i teraz zobaczcie, ci zabiera. Teraz mi nie zabiera. No właśnie, bo pracownika puściłem. Teraz znowu puszczam pracownika. Ogarniemy to, jak to ogarniemy. Wow. Ja nie w tą stronę pojechałem. Mówiłem, że to są dwie linie kolejowe. Jednym pociągiem, drugim. Jedną w jedną stronę? A nie, mogę coś cofnąć. Tak, może. Gdzie to jedzie? Ło, jaki ten realistyczny, że nie zatrzymuje się od razu, nie? Pociąg. No. Ale jaja. No i właśnie tam ja stoję. Tam, gdzie żeś pojechał. Ja tu jestem. Jesteś tutaj? No, tylko to i tak muszę jechać tam, żeby to... Aha, no dobra, no to jedź. Gdzieś tu klapa otworzyła się od tego. A, już wiem, o co tu chodzi. Dobra, dawaj. Nasypiemy tutaj. Dobra, ja sobie pojadę na takie skróty. Spoko. Nie będę jechał naokoło. O kurwa. Ej, tu można chyba wysypać. Czy nie? Dobra, wiem, syp tutaj. Gdzie? Tu. Tam gdzie byłeś, są te pociągi dwa. Tam, gdzie dwa pociągi, no jadę tam. Wow, idą tu. Serio, tak się da? Chyba są silosy połączone, te co mamy na farmie tutaj. Jo? No, bo da się sypać. Dobra, jestem. To wejdź jeszcze przyjeźdź na... Jesteś tam? No ja już tu jestem, no. Bo na farmie ten kombajn ma już prawie procent. Jak jedzie? Aha, tu się wjeżdża. Dobra, ja tu wjadę i wysypię, nie? No. Ja już jestem przygotowany tutaj. Pociągiem możemy tak jakby ładować, wszystko przewozić. Dostałeś hajsy? Aha, bo tu się jeszcze nie sprzedało. Tak. To jadę do kombajna. Wszystko wysypałeś? Tak. Napełnianie, start. O, mam, sypie się do mnie. Procent załadunku mam. Chcesz wysypać czy jechać? Co? Chcesz wysypać? No, jedź, dobra. Zobacz, czy hajsu ci nie zabiera. Nie, Pa, spokojnie. mi zabiera hajs normalnie teraz, a to pracownik. Już No przez pracownika. mam stówę na minusie, nie? Kurwa, po górach gdzieś tu. Co tu się kurwa dzieje? A, bo tu jest narysowane są góry. Ja będę musiał przez jakieś góry kurwa jechać.
pójść, zobaczymy. O kurwa. No i zajebiście. Czemu wysiadłem? O, zarobiłeś. Co? Masz coś kasy? O, ale mam. 6 kafli mam. Dobra, to czekaj. Jak się mam to przesłać? Ja mam połowę tego co ten. O, dałem ci hajs. No, bo 12 kafli mam. Jak on teraz będzie jechał? 1000 jeszcze i mamy puch. Ja tu zaraz ten. Chyba, że zrobimy live'a i pozbieramy wszystkie bryłki złota z tej mapy, że zostaniemy milion. Że co? Bo po mapie są poukrywane bryłki złota. Jeżeli uzbierasz, znajdziesz wszystkie 100, dostajesz milion. Aha. Można zrobić live'a i szukać. Możemy. Ale to jak się szuka, czym? Normalnie się chodzi i tak na depkę, na to po prostu zbierasz. Jo. Ile ma pojemności kombajn? Czego? No, żeby zebrać. Zbiornika czy o co chodzi? No zbiornik. No nie, na przykład ten najlepszy ma... Nie, no ten co mamy. Kurde, zaraz na zegarze, bo tego nie pamiętam. 8? To już nie ma nic? 6340. On już nic nie ma? A nic nie ma już. I co, a na tamtym polu zasiać coś czy nie? No można. Kuś pracownika. Rzepak, nie? Oh yeah. Ach. Dawaj mi tutaj. Nic nie będziemy opryskiwać jeszcze, nie? Można od razu opryskać. Jak zasiejesz, to można od razu opryskać. Dobrze. A potem jak będzie pierwsze stadium rozwoju rośliny, czyli tak jak tam coś wyrośnie, to tym kultywatorem. No tą zgrabiarką, żeby te to, wszystkie tak? Chwasty, no. Dobrze mówię, kultywator, nie? Nie, to jest chwastnik. Chwastnik, kurwa, tak. Kurwa, macie. I mamy rzepak, dobra. Jedź, omal. Zasiał? Jest coś, zmieniło się? Jest zasiane, nie? Okej, zobaczę. No ta. Sieje, nie? Ta. Dobrze. Dobra. Co tam jest do zrobienia jeszcze? On tam jeździ, ten? Kombajn? No. No, ja jeżdżę, żeby kasy nie zabierało. No dobrze. To ja jadę sprzedać to. Dobra. Czekaj. Muszę zobaczyć gdzie. No tam jest najdrożej, nie? O to musisz sypać do pociągu i tak dalej, nie? Chyba, że jak zapełnimy te wszystkie rzeczy. O, to znaczy... Dobra, jadę ten, żebyś mi wyrzucał. To jeszcze jedno tam pole mamy, tam co jest. No, widzę. No to za ten. Z oramy, kurwa. O kurwa.
Sorry. Ile jedziesz teraz? 9 na godzinę. Dobra, nastaw się na wprost. Kurwa, no to 9 jedziesz czy 10? 9 jeszcze, no tak skaczę. No bo ja ustawiam 9. Zobaczysz na filmie. Teraz cały czas 9 jadę. Kurwa, ale ten pracownik wpierdala tego, pieniędzy. A ja mam minus 75. A jak ja mogę ci teraz to przesłać? Jak klikniesz escape, tam przyklikasz. Będziesz miał listę graczy na serwerze i tam z boku będziesz mógł przesłać pieniądze. Aha. Pokaż, jak to się robi. Podgląd pojazdu. 80 dni. O co tu chodzi? Nowe maszyny. Pożyczka. O kurwa. To jest przegląd gry wieloosobowej. A widzę. Kwecu. Ile muszę ci dać? Wow, a tylko takie kwoty są? Nie mogę sobie swojej wybrać? A na przykład kliknie 100 tysięcy, to dasz tyle, ile masz. No i co, gdzie to kurwa klika? Nie mogę ci nic przesłać. Nie mogę nic kliknąć w ogóle. Jak klikniesz na przykład na te dolary, to nic, nie ten? Nie. Ja widzę, że masz 12 tysięcy. Ja wiem, ale na 10 klikami nic ci nie przelatuje. O co tu chodzi? Mogę cię usunąć albo zablokować. Dobra. To co, zoramy to pole, sprzedamy i będziemy kończyć na dzisiaj, co? No dobra, dobra. Zoramy, kurwa. Zbierzemy plony. Jadę zobaczyć, jak tam radzi sobie nasz pracownik. O, powiedzmy, że sobie radzi. Powiedzmy, że sobie radzi. Co tu się dzieje? Chyba muszę mu odjechać. Jak ci idzie? No jeszcze 4 razy i tyle koniec. No i zajebiście. To ja sobie tutaj stanę. Po prostu z boku. I ja, jak mi wrzucisz, to pojadę. A ja mogę do ciebie wsiąść? Nie. Są takie modyfikacje, ale no... Nie, a ja sobie to... popatrzę, jak ten nasz pracownik ten sieje.
Ale ci powiem, że ma wprawę ten pracownik, nie? No musi, za to mu płacimy. Jebany. Ale on jedzie równo, kurwa, tak jak się kończy, nie? To on No. kołem jedzie równo z tym. Tak dziwnie trochę, nie? Wyćwiczony. Zmienię sobie, o. Ej, ale tu jest bieda w tym ciągniku. Czemu? No bieda, tu nawet guzików nie ma. Kurwa, 6 na krzyż. No dobra, 8. 8, 2 wajchy, 3, 4. I nic więcej, kurwa. A radyjko ma jakieś chociaż? O, cicho, bo ma klimę u góry i radio. Jest dobrze. Czaisz, klima, ciepłe. Dla mnie bomba. Nie pogodosz. A samochód? Co jest w samochodzie? Jak to? Pick-up? Majemnięcie? Ło, kurwa, człowieku. 120 idzie. Ile? 120. A mogę go zepsuć? Nie. Wow, GTA! Kurwa, bokiem jechałem tej! Normalnie na boku jechałem. No. Zarzuca. Dobra, ja jestem gotowy. Dobra, już jadę. Odstawię samochód. Widziałeś to? No. Kurwa. Tu go zostawię, bo ten słońce niszczy lakier, wiesz? Dobra, dobra, dobra. Czekaj, ja muszę zobaczyć, gdzie to jest w ogóle. Jak to się. Aha, mapę muszę włączyć. Mapa, mapa. Muszę jechać. Tu muszę jechać. Dobrze, to pojadę sobie tędy. Możemy jeszcze ciągnik ulepszyć, kupić albo na kupimy pługi to wszystko. Dobrze. Żeby nie przedłużać. O kurwa. O, nie pomogę ci. Dobra, dobra, dobra. Jest gitara. Ło, kurwa, ale mnie zarzuciło. Ciężko się nim jeździć, ci powiem tutaj. Kurde, jaka terenówka, ty. Kurwa, wcisnąłem F9 i stream zacząłem robić tej. Wiera patrzę, tu chuj, kurwa. A tu ciągniki. Oh yeah. To miałem wyłączyć, kurwa. Ale nie, zrobię sobie takie małe, o. Ale mnie nakierował, ja jebie. Jesteś mistrzu. No daj, przepchaj mnie. No i co jest?
Tylko w jednym jest, czy w drugim też? W drugim też coś troszeczkę. Nie, nie ma, 0%. A poczekaj. Nie, nie mam nic. Bo tam przypadkowo nasypałem. No nie mogę cię przepchać. Nie ma nic. Dobra, to siadaj do pociągu, nauczysz się. Wsiąść do pociągu... Do którego? Do tego, nie? Do drugiego. Tu. No i co? I na co faj? Tak? Na R. Nie, 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 nie. Tu, tym... A ja nic tu, nie widzę. No. No właśnie, to ciężko właśnie. Tym wagonem przedostatnim, żeby był nad rurą tutaj, o. I naciśnij R. Aha, no dobra, już wiem wszystko. Uuu. Tu wejdzie, a wejdzie tego. 10% dopiero mam. Dobra, jadę. A kiedy zahamować? Zacząć hamować w ogóle. No to troszeczkę przed. Do ilu się rozpędza? 83? Ole zapierdala. O kurwa. Ale ci wyjebało cię jak z rakiety, kurwa. Kurde, czuję się jak szukać przeznaczenia ogólnie. Bez kitu. Ło, kurde. Co żeś zrobił? Obróciłem się w powietrzu. No nie, na dachu leżę. Widzisz mnie? Nie. A widzę. Ja cię widzę. I co teraz? I teraz rozładuj. 16 kafli mam. O, to można. Jechać tam? Na miejsce? No, możesz wrócić. Jedziemy, kurwa. Oh yeah. O, ja też mam pieniądze trochę. 16 kapli masz? No, 16,5. 16,600. Dostarczy na wszystko. Masz, 20 tysięcy masz. Oh yeah, 21 prawie mam. Przelałem ci moje, to co miałem. A ja nie mogę ci przelać teraz, i co teraz? No to ty będziesz trzymał kasę. Ej, a jakbym na przykład teraz zrobił... On dojedzie sam? Sam dojedzie, nie? Nie, no to zatrzyma się. Nie, no jedzie, zobacz. Dojedzie tam. No to no... Zobacz. Ja ci wierzę na słowo. Bo no ja myślałem... aż sprawdzę. Nie, zatrzymał się jebany. Ale lipa. Dobra, już dojedzie ten kawałek. Ja muszę ciągnik wziąć stąd. Ale żebym wymanewrował. Jesteś? Za tobą. A nie, to jakiś lamus jedzie, kurwa. To nie ty. Ale myślę, że to ty jedziesz. Dalej jedź tym, kurwa. Ci pomogę. A gdzie jest klakson? Zero. Co? Zero. Nie ma. Tam na górze. O, dalej, kurwa, lamusie. Gdzie jesteś? Kurwa, ja nie wiem, gdzie jestem w ogóle. Aha, tu. Jadę do sklepu. A to weź, ty jedziesz z aktorami? Tak. No to weź na farmę to i weź czerwonego. Jednego czerwonego. Dobrze. Bo do czerwonego wiem, że można zamontować. Zamontujemy tam duże koła. To tutaj chwyta. Ile tych chwyta kosztuje? O. Ładowacz czołowy. 5 tysięcy.
5400. Ale że co? No zobaczysz, że będzie można na przykład nasypać zboże do łyżki i tak dalej. Będziemy mieli taką małą koparkę. Dobrze. Wyda się na przyszłość. Czy zrobimy to na następnym odcinku? Możemy. Odstawimy teraz wszystko i ten. Możemy. Dobra. Ty, co tam robi? Ale żeś wjechał, jak szybciej wściekli, kurwa. Migacz, uwaga. Tu się skręca, nie? Do nas. No. Ło, kurwa. Czekaj, home. Nie? Tu. O, teraz eskorta, zobacz. Czekaj, migacz muszę wyłączyć. A ten pracownik coś robi w ogóle? No, on sieje cały czas. To jeszcze nie skończył jeszcze? Nie. To lamus. Cicho bądź. Długo uczyłeś ogólnie psa, wszystkich reguł i tak dalej? Co? Długo uczyłeś psa kultury, reguł i tak dalej? Tak. Kurwa, nie. Tylko nie tego ostatniego. Kurwa. Nie, proszę cię. Weź się połącz. Jest. Kurwa, tego. Dobra. Dobra, dawaj, parkuj to. Dobra. Wszystko? To co, Krecu? Kończymy? Jak ty tam wlazłeś, kurwa? Dobra, ja nie wchodzę. Jesteś? Halo? Kwecu? Hu? Można pisać w ogóle? Nie, nie można nic. Halo, nie, coś, nie wiem, co się stało. Halo, halo. No, słuchajcie, no, teraz. Można, z spacją. Skakujesz, tak? Już. Po prostu klikasz D albo W, jak jesteś przodem i ty. Dobra, to kończymy. Kończymy, dokładnie. Dzięki za oglądanie. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Czekajcie dokładnie na następny odcineczek z serii Farming Simulator 17. Tu ze mną zaraz. Ze mną był Kwecu. I jest elegancko. Jest dobrze, wchodź. Dobra, kończymy. Dzięki, na razie, trzymajcie się, hej.